przerzuta w drugą stronę. Musi wpaść do bramki. O nie! Ryjka! Idziemy. A gdzie idziemy? Na spacerek, na lody i na wybory. Będę głosować. Głos oddany. No to teraz czas na zupełne przyjemności. Jeju, jakie fury tutaj podjeżdżają, aż Kuba. Jestem w szoku. Nie, widzisz graffiti? Gdzie? Za rozdzielnią jest. Bardzo fajnie. No się kawałek do tyłu. A, tam, już wam... Yes! Chodzę jak taki czubek. A, tam, zobaczcie. O, przez drzewa to średnio, ale może przybliżę i lojalność i przyjaźń. Trzeba chłonąć to słoneczko, tą temperaturę, to ciepełko. Słuchajcie, jestem w sukience, jak widzicie, takiej mam klapeczki, więc cieplutko, zobaczcie. I powiem tak, i tak mi jest. Poważnie, jest tak ciepło, że ja się gotuję. Zobaczcie, co udało mi się kupić. Aha, ten jest na odwrót. Dobra. Kupiłam takie piękne segregatory. Potrzebuję ich do segregacji dokumentów. Słuchajcie, muszę coś zmienić w dokumentach. Najpierw mieliśmy wszystko ładnie poogarniane, ale jak czegokolwiek mam poszukać, coś znaleźć, to naprawdę za dużo czasu mi to zajmuje, a że teraz więcej papierków się znajdzie w naszym mieszkaniu, no to muszę to po prostu inaczej zorganizować. I stwierdziłam, że pozbędę się naszych starych segregatorów na poczet właśnie takich pięknych, jak widzieliście. Kupiłam wszystkie kolory, które były. Jeden kosztował 24 zł, więc nie tak mało. Wtedy, ale naprawdę świetnie wyglądają i będą idealnie pasować również, jak będą gdzieś tam wystawione na wierzchu, więc ideal. Jestem odrobinę zmęczona. Godzinę już... Układam te dokumenty, rozkładam i powiem tak, myślałam, że za dużo segregatorów kupię, a okazuje się, że spokojnie na wszystkie mam już zagospodarowanie i jestem w szoku, ile tego jest. No ale dobrze, takie porządki są potrzebne, niestety niewiele dokumentów mogę wyrzucić, wiecie jak jest. Co mogę, to wyrzucam, ale no nie wszystko się da. Jeszcze mam trochę takich, że nie wiem, gdzie je ułożyć. Najbardziej oblegany segregator to pewnie będzie z badaniami, jakimś zdrowiem szeroko pojętym. Ale tak, ważne, że każdy z nas ma teraz swój segregator. Ja mam swój segregator z pracą, Paweł ma swój. Jestem w szoku, ile ja tego mam. Ale potem będzie cudownie i nie będzie z niczym problem. Dzisiejsze śniadanko. Tosty z żółtym serkiem zapiekanym, pomidorkiem i roszponką. Wow! Wow, jakie krótkie włosy! Jak ładnie, no super! Zadowolony? Tak. Przepraszam, że patrzę na was tak z góry, ale właśnie robię sobie stópki. Bo nagrywam fajny film niebawem, nie wiem czy dziś, czy jutro, czy pojutrze, bo powiem wam, że nie wyrabiam zupełnie z czasem. Natomiast przychodzę, żeby tak powiedzieć wam, że właśnie sobie kupiłam, nie, skłamałabym jakbym powiedziała, że wczoraj, przedwczoraj kupiłam sobie komplet tarek do stóp, bo mówię tak... Czy ja będę miała czas i możliwość, żeby gdzieś się udać na pedikir? No nie, na tę chwilę nie ma takiego czasu, nie ma takiej możliwości. Po prostu tak jest i kupiłam sobie firma Eva Schmidt. Kupiłam nano szkło w Rossmanie. Ono wygląda w ten sposób. Macie różne kolory, akurat wybrałam taki mocny różowy. A to dlatego, że wybrałam również z Kili taką tarkę, którą już miałam sprawdzoną. I wzięłam też na dopieszczenie taką. Wszystko było na promce akurat, więc skorzystałam. I powiem wam, że pierwsze użycie mnie bardzo miło zaskoczyło. Naprawdę jest świetnie. Moja tarka, którą kiedyś wam już pokazywałam, to jest takie... Pozbycie się z tego, co najgorsze, ale to jest dopieszczenie po prostu stópki na... Więc to szczerze wam polecam, nano szkło, są różne kolory, nie musicie brać takiego szalonego różowego. Ja akurat zdecydowałam się na taki i sobie działam i naprawdę jest spoko. Jedyne, co wam powiem, to, że warto, bo ja wybierałam między takim bardzo jasnym różem, a tym ciemnym, ale stwierdziłam, że skóra z rogowa ciała ma jasny kolor, jak się ją złuszcza, tak wiecie, tak szoruje.
i chciałam jednak wiedzieć, czy to coś daje, więc dlatego zdecydowałam się właśnie na ciemniejszy kolor, a że był tylko taki, no to jest taki. Zabieram się za działanie, nie będę Wam pokazywać, jak robię stopy, no bo uważam, że to nie jest nic nadzwyczajnego i fajnego, więc ja podziałam, a później robię dłonie, więc dzisiaj pełen komplet wjeżdżam. Kuba chciał sobie wybrać jakieś ciacho, więc idziemy wybrać, tak? Dzisiaj nie zbyt zdrowy obiad, ale czasami bywa i tak. No niestety, tak to właśnie wygląda. Mamy jedzonko i nie ma co koloryzować. Czasami bywają takie dni, że trzeba zjeść taki obiad po prostu. Tam jest jakieś piórko. Duży karton. Ale... Idziemy. To jest jakieś piórko. No dawaj. Pierwsze wrażenie. Jest coś? No dawaj, otwieraj. Coś takiego bardzo mocno zabezpieczonego. No, dlatego nie było słychać. Wow, kto to jest? Skull Trooper fioletowy. Fortnite! I z kilogram żniwiarza. Podoba Ci się? Strasznie. Wow, Special Edition. Czyli masz Fortnite'owego popa? Tak. 438. No. Wow. No to masz do swojego Pikachu tak. Teraz Fortnite'a. I nie wolno otwierać pudełka. Pamiętasz, jak rozrywałaś? Tak. I kleiłam. Proszę bardzo. Dziękuję. A to wujkowi podziękuj. Dziękuję. Właśnie pakuję paczki na Vinted, a właściwie które zostały zakupione na Vinted. I zobaczcie, jakie piękne mamy niebo, a właściwie jakie jest golden hour. Pięknie to wygląda. Wiadomo, że chciałoby się, wiecie, tak o rzut na jakiś las, na jakąś łąkę. Mamy na bloki, ale i tak wygląda to pięknie. Jest to, co chciałeś, tak? Tak. Widać po uśmiechu, że bardzo szczęśliwy. Cieszę się. To zaraz znajdziemy dla niego miejsce, tylko odłożę kamerę. Dzień dobry, kochani. Witam się z Wami następnego dnia. A właściwie mamy już piątek. Mam w buzi cukierka, który jest mango mięta. O, normalnie nie do czasie. Działam ostatnio. Jest wiatr, ale jest zimno. A ja sobie wyskoczyłam, wiecie. Mam pezy. Jeansy, kurtka i pod spodem tylko bluzka, bo mi jest non-stop gorąco, więc zobaczymy, oby nie padało, bo mam takie buty, że będę miała całe stopy mokre, ale to nic. Lecę właśnie do urzędu załatwiać, ale powiem Wam, że chodzę coraz później spać, nie mogę się ogarnąć czasowo za dużo, ale trudno. Tak musi być przez chwilę, a potem będzie tylko lepiej. Trzymajcie kciuki. Ja się pytam, dlaczego nikt mi nie powiedział, że jest tak zimno. Pierwszy raz zmarznę, a nie będzie mi mega gorąco. Centrum Poznania. Maszeruję sobie środek dnia i powiem Wam, że nie wygląda to zbyt ładnie. Tutaj jesteśmy na Starym Rynku, dokładnie mamy ratusz. Tak to wygląda. Już są ładnie ogródki powystawione, kluby pootwierane pewnie w późniejszych godzinach, bo jestem przed południem, ale lecę. Nawigacja pokazała mi, że minutę się spóźnię. Więc i tak uważam, że jest to całkiem dobry rezultat. Bo naprawdę zasuwam, ale nie wiem, ile razy Wam to jeszcze powiem. Samolot leci, o! Wróciłam z miasta z całą torbą zakupów. Byłam w Rossmanie i w Action, więc już pokazuję Wam, co tutaj mam. Pierwsze,
O-o. Widzę, że coś tu się zadziało niedobrego, bo jest płyn. Ale to nic, dobra, za chwilę to ogarnę. Pierwsze to jest... Co? Czekajcie, bo ja nie wiem... Nie, torba jest sucha. Orzeszki, orzeszki w miodzie. Taka przekąska, wiecie, na gorszy czas. Tu mam właśnie to, co się popsuło. A właściwie rozjechał się ten... No. To opakowanie. Chyba jakaś chemia tutaj się delikatnie wydostała, ale zaraz zobaczymy. Batony Lion dla Kubusia, oczywiście wersja coconut. Wydaje mi się, że się ucieszy i to są chyba właśnie te, które on chciał. Nie wiem, czy to ten płyn właśnie nie poleciał, ale kupiłam jeden płyn i drugi płyn z Action. To są najlepsze płyny do czyszczenia, więc stwierdziłam, że tak, słuchajcie, w Rossmanie najpierw byłam i już trzymałam w ręce Pronto, taki środek po prostu do wszystkiego i do niczego. Właśnie tego typu, jak te z Action i on był na promocji za 16 zł. A tutaj jeden płyn kosztuje chyba 7,50. Więc cena ta sama, a produkty mam dwa. Action, taki ładny, a właściwie takie ładne bransoletki z drzewkiem życia i z kamieniami, to jest onyx czarny. Kupiłam sobie trochę dla ochrony, dlatego że ostatnio bardzo dużo się dzieje w moim życiu, w naszym życiu i po prostu potrzebuję. O, tak jak zobaczyłam, to poczułam, że muszę go kupić, więc kupiłam. Nie było to drogie, bo kosztowało chyba 13 albo 14 zł. Kolejna rzecz, którą trzymam w ręce, to jest oczywiście Arizona w puszce. Miałam ją wypić po drodze, ale nie było możliwości. I kupiłam też Arizonę w kartonie. I słuchajcie, przytachałam to z miasta, więc ta torba naprawdę była mega ciężka. Trzymałam początkowo dwa kartony Arizony, ale tak... Spojrzałam przy kasie, ile mam na tej taśmie, mówię, nie, cofam się z tą jedną Arizoną, bo po prostu nie dam rady tego donieść. Po co poszłam do Rossmana, to po pastę do zębów dla Kubusia i kupiłam takie dwie różne. Tom chyba używał już, tą Sensodynę, a tej Aquafresh chyba nie. On lubi zmieniać, on co chwilę używa tak naprawdę dwóch naprzemiennie, a teraz nie miał, przez 3 dni musiał myć naszą pastą zęby. Bo niestety, ale przez 3 dni nie miałam możliwości nawet wyskoczenia na drugą stronę do Rossmana. Tak wygląda aktualnie moje życie, więc no, musiałam, wiecie, posiłkować się i no, jak poleciałam, to od razu kupiłam dwie. Kupiłam dwa mydła do rąk z Action i właśnie jedno wzięłam takie. Bardzo ładnie pachnie. W ogóle wszystko sprawdzałam zapachowo, bo ja muszę mieć produkty, które ładnie pachną. Więc kupiłam ten i to jest, co tutaj jest napisane, a nie, należy tylko unikać kontaktu z oczami, ale taki troszeczkę, jeszcze raz wąchnę, taki kwiatowo świeży zapach tego mydła. Ciekawa jestem, czy się będzie utrzymywać i czy nie będzie przesuszać dłoni. I kolejne, które kupiłam, to jest to. Ja wiedziałam w ogóle, że dużo osób korzysta z tych mydeł i to jest piance mydło i też pachnie pięknie. Było właśnie to jedno jedyne i było różowe. I jedno i drugie ładnie pachniało, ale to pachnie jak produkty, które ja bardzo lubię z Jupe. Czekajcie, bo chcę zakręcić, żeby mi się tu... O, dobra, teraz chyba jest git. Tylko zawsze te pompki później nie chcą działać, więc chyba tak będzie... Tak, tak będzie działać, proszę bardzo. Kupiłam ostatnio witaminę D3. I teraz na okres, kiedy jest słoneczko, to kupiłam 2001, ostatnie 4. I kupiłam dla nas. I kupiłam chyba Mulekin. I nie spojrzałam, że to nie są, wiecie, kapsułki. Tylko to są takie tabletki, tabletki pruszkowe. No oczywiście Kubuś takiej nie zje, więc kupiłam te jego ulubione. Tak, bo ostatnio Oleofarm był ulubiony, czyli te okrąglutkie, a jak te kupiłam, to te nie są dobre, tamte są dobre, a jak kupiłam znowu tamte jego, to nie mam, a jednak te były lepsze. Więc no, kupiłam z powrotem te. I będzie miał na jakiś czas spokój. Kupiłam też chlebek i tak cały czas nie miałam kiedy zamówić chleba dla siebie z Allegro, więc po prostu kupuję w Rossmanie na promocjach. Który jest na promocji, to ja go kupuję. Dobra, tu są dokumenty potrzebne. Kupiłam Reese's, takie coś. Nie, nie będę próbować tego czytać. Mam nadzieję, że to w ogóle, bo nie przeczytałam, czy to jest z glutenem, czy nie. Ostatnio tak za dużo sobie pozwalam, strasznie mi się ręce trzęsą. Szukam, nie, nie ma po polsku, więc trudno, ale taki baton za chwilę go zjem, bo po prostu burczy mi w brzuchu jeździ, a za chwilę będę nagrywać dwa filmy dla Was. Snickersy, 3 sztuki. Paweł, Kubuś dostał bardzo dużo batonów Bounty, bo on uwielbia Bounty, na święta i na urodzinki. I słuchajcie, większość Paweł mu zjadł. Kazałam mu odkupić, to odkupił bajcy. Więc jak zobaczyłam, to dzisiaj mówię, o nie, jak wróci z pracy, to go cofnę, maszurować do sklepu,
i kupować dziecku Bounty, które mu wyżarł, a on przecież słodyczy nie je. Ale dobra, Snickersy kupiłam właśnie dla Pawła, żeby nie wyżerał, chociaż jeden jest mój i dwa są Pawła. Z takich duperelek, że tak powiem, biżuteryjnych, to kupiłam też takie trzy bransoletki na kostkę, na stopę. I te najbardziej mi się spodobały, takie widzicie. Bardzo ładnie one w ogóle wyglądają. To czarne ze złotym, z białą perełką. Tyle tylko, że najpierw widziałam te dwie sztuki i już chciałam wziąć. Kosztowało to chyba 5 zł, a później tak patrzę, mówię, kurczę, to powinno być 3 sztuki. Jedną sztukę ktoś ukradł. Ale znalazłam nową, kompletną, więc kupiłam. I jeszcze z Action kupiłam deskę, taką małą deskę do krojenia. Jest ona plastikowa, ale wiecie co, ja po prostu zużywam teraz te deski, które mamy z Pepko, no bardzo mocno się wyjechały. Jak coś pozmieniamy, to wtedy będę kupować deski takiej lepszej jakości, bo w ogóle marzy mi się taka kamienna. Ale no na razie posiłkuję się tymi tańszymi opcjami, no i co zrobić. Dobra, odkładam i jeszcze mam coś, w ogóle turbo dużo niezdrowych rzeczy, ale po prostu wszystko zniknęło, więc kupiłam. Bo ja czasami, tak wiecie, co drugi, co trzeci dzień Kubusiowi wkładam jakiegoś batonika typu właśnie Lion. A tak to staram się zupełnie inne produkty. Do śniadania oczywiście, oprócz owoców, oprócz warzyw, oprócz, nie wiem, pieczywa ryżowego na przykład, tych okrągłych albo kukurydzianych, bo on nie jest zwykłego pieczywa. No to stwierdziłam, że on lubił papitę. A to jest papita, tak, z karmelem. Więc jak zobaczyłam coś takiego, czyli tak naprawdę papita razy 8 w dobrej cenie, wydaje mi się, że to będzie dobre. Oczywiście nie jest to z tych zdrowych produktów, wiem, zdaję sobie sprawę, ale wydaje mi się, że taka równowaga też jest ok. Więc ostatnia rzecz to jest właśnie taka ilość papit z Action. A tu już mam dokumenty, z którymi będę musiała i tak czy siak dzisiaj dalej działać. Więc Action zostawiona prawie stówka, w Rossmanie 40 zł i tak wiecie, lekką ręką 150 zł. Wychodzi nam z portfela, tak już niestety jest. Słuchajcie, bardzo dużo się dzieje ostatnio w naszym życiu. Właściwie można powiedzieć, że wszystkie te rzeczy są pozytywne. Część niezwiązana z nami jest taka pośrodku, ale działamy, staramy się, żeby było jak najlepiej. Ja też staram się z Wami być. Nie ukrywam, że naprawdę brakuje mi sił przerobowych w samej sobie. Brakuje mi czasu. W tym tygodniu też w poniedziałek było zebranie w klasie, zebranie w szkole u Kubusia, więc też to poniedziałkowe popołudnie praktycznie mi tak, wiecie, wyleciało, bo było zdezorganizowane. Nie mogłam, wiecie, mieć takiej ciągłości. Jak wróciłam, to tak naprawdę w ten poniedziałek odrobinę odpoczęłam, a tak cały czas, sobota, niedziela, poniedziałek przed zebraniem, chwila po zebraniu, ale powiem Wam, że cały czas zasuwam i ja się nie użalam, ja tylko po prostu informuję, że tak jest. I dlatego może ostatnio te vlogi tak wychodzą, tak wyglądają. Mimo wszystko staram się, żeby te vlogi były. Staram się też, żeby były jakieś live'y. Jak miałam czas, to robiłam tych live'ów więcej. A tak będę starała się, żeby był chociaż jeden live w tygodniu. Powiem Wam, że to i tak jest bardzo dużo jak na mnie samą, która ogarnia naprawdę dużo. Niektórzy mi mówią, że zbyt dużo, zbyt wiele, że powinnam trochę odpuścić i pewne rzeczy odstawić, no ale ja nie umiem. I później wyglądam jak wyglądam, staram się naprawdę, ale czuję już taki spadek formy, więc... Nie wiem, zobaczymy jak to będzie, być może w jeden dzień, w weekend będę musiała zrobić totalny reset, że po prostu nie będę odpowiadać na nic, nie będę po prostu nigdzie w internecie, jedynie co to dla swojej przyjemności. Być może obejrzę, wiecie, nie wiem, zgrzyt, czy obejrzę dziki. Widziałam właśnie, że fajny film wjechał z testem skyrów. Ja jem bardzo dużo skyrów, więc bardzo chętnie zobaczę, czy to co jem to było dobre, czy raczej trzeba zmienić cokolwiek. Ale tak się dzieje, kochani. Jeśli mówiłam bez ładu, bez składu, to przepraszam Was bardzo. Natomiast no po prostu nie ogarniam powoli. Nie ogarniam, ale staram się bardzo. Działam. Też powiem od razu tutaj, jeszcze kończąc, że może zdarzyć się tak, że jakiś vlog wypadnie, że nie będzie po prostu niedzielnego filmu.
Jeśli się tak zdarzy, to ja wtedy postaram się zrobić po prostu od rana, tak jak normalnie by był film, postaram się zrobić live'a i zrobić Wam taką aktualizację mojego, naszego życia, gdzieś tam domowego bardziej, no bo się dzieje, co mam powiedzieć. Dzieje się i tyle w temacie. Żegnam się z Wami, kochani, widzimy się w następnych filmach. Pa, pa.